Czy 50-latka ze zniszczonym zdrowiem to odpowiedni typ zawodnika na freakfightową galę? Zdaniem Lexi Chaplin najwidoczniej tak, bo Cloud właśnie ogłosił zakontraktowanie mamy Daniela Magicala, tak zwanej Gochy. Nikita, idę po ciebie, a moje kroki słyszy cała Polska. Oprócz tego, Wojewódzki zaliczył sporą wpadkę podczas reklamy banku. UOKiK rozpoczął poważne rozmowy z Metą, Google i TikTokiem, a Fagata wbiła szpilkę Sylwestrowi Wardędze. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Tak, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, to w tym momencie zasubskrybuj kanał, a my tymczasem zaczynajmy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od jakiegoś czasu dość prężnie działa w sieci, nakładając kary na influencerów nieoznaczających współprac. O działaniach UOKiK oraz nakładanych przez nich karach często jest dosyć głośno, co działa nieźle, bo rzeczywiście spora część influencerów zaczęła naprawdę konkretnie oznaczać reklamy i lokowania na swoich profilach. Ostatnio oberwało się zresztą nie tylko influencerom, ale również firmom, bo Olimp otrzymał prawie 5 milionów złotych kary za kampanie reklamowe, które nie były prawidłowo oznaczone na social mediach influencerów promujących markę. Mocne. A jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, który został wystosowany 24 października, urząd w dalszym ciągu zamierza rozszerzać swoje działania i dąży do, cytuję, uporządkowania rynku reklamy w mediach społecznościowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował tak zwany okrągły stół, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele firm Google, TikTok oraz Meta, gdzie Meta, przypomnijmy, oczywiście zarządza Facebookiem i Instagramem. Oprócz tego w dyskusji mieli wziąć udział osoby z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Co to są produkty biobójcze? Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Tematem spotkania oczywiście były zagrożenia wynikające z influencer marketingu, a także reklamy produktów niedozwolonych. Póki co nie wiemy jeszcze, co z tego spotkania wyniknęło i czy w związku z nim w najbliższej przyszłości zostaną podjęte jakieś decyzje, a UOKiK wypuścił tylko dosyć ogólną grafikę, na której możemy przeczytać, że reklamom naruszającym prawo mówimy nie, chcemy prostej i szybkiej ścieżki kontaktu użytkowników i urzędów z platformami w takich przypadkach. Apelujemy o wdrożenie efektywnej ścieżki zgłaszania naruszeń prawa w mediach społecznościowych i ustalenie skutecznej procedury reakcji platform na sygnalizowane przez nas nieprawidłowości. Dyskusja w ramach okrągłego stołu to kolejny nasz krok w stronę regulacji rynku influencer marketingu, dodaje prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Nie jest to wszystko zaskakujące, intensyfikację działań UOKiK obserwujemy już od jakiegoś czasu. Póki co sposób ich działania oraz podejmowane decyzje, przynajmniej te, o których się dowiedzieliśmy, można ocenić jako raczej sensowne i pozytywnie wpływające na rynek. Czy tak samo będzie to wyglądało w przyszłości? Czas pokaże. Czas pokaże też, jak długo przetrwa siłownia plenerowa, którą zdecydowali się otworzyć i udostępnić dla użytkowników zupełnie nie za darmo, chłopaki z WK Dzik. WK we współpracy z burmistrzem dzielnicy Ochota w Warszawie stworzyli bezpłatną siłownię plenerową, dostępną przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Czytamy na profilu The Poland News. A dołączona grafika pokazuje wizualizację tego, jak ta siłownia będzie wyglądała i informację, że zostanie otwarta już 20... Czy oni chcą dać takie hantle, które tu luźno leżą na stołku, tak o? Wszystko, co nie jest przymocowane do ziemi, zostanie rozkradzione. Jakby to jest fakt. Informację tego, jak ta siłownia będzie wyglądała i informację, że zostanie otwarta już 28 października o godzinie 12 przy ulicy Wiślickiej 7. I super, chciałem powiedzieć, że w obliczu wszystkich dram, afer i różnych innych dziwnych rzeczy, bardzo miło się obserwuje, jak chłopaki z WK po prostu konsekwentnie... Na pewno nie będzie ochrony, prędzej na łańcuchu będą. I zazwyczaj, kiedy słyszymy o jakichś ich ruchach, to są to rzeczy bardzo fajne i inspirujące. Także cieszę się, że mogę o tym wspomnieć, choć ludzie w komentarzach wyrazili wątpliwości odnośnie tego, jak długo taka siłownia przetrwa. Znając mentalność naszego kraju, ta siłownia długo nie przetrwa. Daje jej góra miesiąc. Przecież Polaczki to rozp***olą. Mam jakieś takie przekonanie, że znając Polaków, to za chwilę wszystkie talerze podp***olą z tej siłowni. Hunter.com nie daje więcej niż tygodnia i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście obecność wolnych ciężarów, jeżeli siłownia nie będzie monitorowana, może być w jakiś sposób problematyczna i zachęcająca dla różnych dziwnych ludzi, żeby popełnić tak zwany czyn zabroniony, opisany w artykule 278 kodeksu karnego. W Warszawie jest sporo siłowni plenerowych, które są zachowane w niezłym stanie, ale nie da się z nich niczego ukraść, bo często są to po prostu konstrukcje do ćwiczenia kalisteniki, czyli jeżeli ktoś nie wie, do takich ćwiczeń wykonywanych z masą własnego ciała, albo są to po prostu takie maszynki dla dziadków, które nie mają regulowanego obciążenia i bardziej mogą posłużyć do rozgrzewki niż do treningu siłowego. Mimo wszystko życzę chłopakom powodzenia, będzie to ciekawy sprawdzian odnośnie tego, czy mentalnie jako społeczeństwo wyszliśmy już z lat 90. i czy tego typu obiekty mają u nas prawo bytu. Osobiście od jakiegoś czasu obserwuję, że na przykład w różnych miejscach działają plenerowe biblioteczki. Wiecie, taka budka dla mieszkańców, gdzie każdy może coś zostawić i każdy może coś wziąć. No i idąc logiką z komentarzy,
twarzy ktoś by powiedział, nie no oczywiście wszyscy po prostu zabiorą książki i nikt nie będzie przynosił. Ale szczerze mówiąc, jednego takiego punktu sam korzystam razem z moją dziewczyną i zawsze jak tam idziemy, to w środku jest sporo książek i widać, że ta instytucja po prostu działa. I ani to nie zostało rozwalone, ani rozkradzione, więc pozostaje tylko trzymać kciuki, że z siłownią chłopak. Bo książki chyba mniej wartościowe, każdy lepiej byłoby podpierdolić handel, no. Z WK będzie tak samo. Już nigdy tak samo natomiast nie będzie z wizerunkiem firmy Invelo Energy, firmy z warzywozem, jak wiemy, zarządzanej przez Wojtka Gole. O reakcji Wojtka na TikTokowy mem związany z jego wadą wymowy informowałem was już poprzednio, a teraz influencer postanowił pociągnąć ten temat dalej, prezentując ludziom na swoim profilu prawdziwy warzywóz, wykorzystując całą akcję do dalszej promocji swojej marki, ale także by przekuć to w coś dobrego. A my właśnie lecimy do Caritasu przekazać te kilkaset kilogramów warzyw. Dobrze, tak ten? Ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na jeden konkretny fragment tego filmu. No to właśnie ruszamy z kolejną rekrutacją. Wojtku, Wojciechu, Wojtini, rekrutacją, ale ładnie. Nie poznaję kolegi i czekam na jeszcze więcej ry. Rozrewolwerowany rewolwerowiec zrewolwerował się na rewolwerowisku przy zrewolwerowanych rewolwerowcach. Tak, dobrze, mamy to, no kurde, ziom, piona. Takiej piony natomiast na pewno nie przybiłaby fakt. Gimper w ty, jakby, nie wiem dlaczego, ale Gimper tutaj, wydaje mi się, że on jest starszy niż Gimper aktualnie. W sensie, jakby taki ogólnie, jakby wszystko tak jak patrzę na niego, to mi się wydaje, że to jest Gimper z przyszłości, a ten Gimper, którego oglądamy teraz, jest z przeszłości. Czyli czy ten jest młodszy, a ten jest starszy. Dobrze, mamy to, no kurde, ziom, piona. Jeszcze tak mówi jak dziadek. Takiej piony natomiast na pewno nie przybiłaby Fagata Sylwestrowi Wardędze po ich ostrej wymianie zdań w temacie ostatnio głośnej afery. Zdaniem Sylwestra Fagata ma kłamać, że nie miała pojęcia o karalnych zachowaniach Stewarta i Druid przedstawiał w tym temacie sporo dowodów, na bazie których tak uważa. Fagata z jego wersją wydarzeń się nie zgadza i publicznie podtrzymuje, że nie zdawała sobie sprawy z tego, że Stewart mógłby nawet chcieć spotykać się z tego rodzaju młodymi dziewczynami, z którymi się spotykał, w związku z czym Druid zasugerował, że jeżeli to samo powiedziała prokuratorowi, to biorąc pod uwagę wagę dowodów, które zostały do prokuratora właśnie dostarczone, pani Agata Fong mogła złożyć fałszywe zeznania, co jest karalne. Pod ostatnim mocno roznegliżowanym zdjęciem Agata zostawiła krótki opis, pan w tle, zwracając uwagę na jakiegoś pana, który rzeczywiście w tle siedział sobie na murku. Ktoś natomiast celnie skomentował, że myślę, że pan wysłany z prokuratury, by obserwować, żebyś nie uciekła. W końcu niedługo w Polsce konsekwencje za składanie fałszywych zeznań. No i pani Agata nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi. Nie składałam fałszywych zeznań. Co mówiłam, wiem tylko ja i pan prokurator, a nie jakiś dziad z internetu śmierdzący. A wy łykacie, co on wam powie, jak pelikany. No i rzeczywiście wygląda na to, że istnieją dowody, że Fagata mogłaby mieć podstawy do nazwania Sylwestra dziadem śmierdzącym. A uważasz, że ja jestem zadbany? Ej, ale nie wąchaj mi, kurde. I tak sobie myślę, że prawdą jest również... Wąchanie ludzi jest dziwne. Powiedzmy to sobie wprost. Takie intencjonalne wąchanie innych ludzi jest dziwne. Że pan Sylwester Wardenga no nie wie, co dokładnie powiedziała Agata Fong prokuratorowi. Natomiast w związku z tym, że wszyscy usłyszeliśmy dosyć mocne dowody świadczące o tym, że Agata Fong wiedziała o przynajmniej części rzeczy, które zrobił Stew, bo opowiadała o tym swoim Siemka, koleżankom, Kasia, Buśka, a publicznie twierdzi, że nie składała fałszywych Piotr zeznań, Dom, dzięki za to albo panu prokuratorowi powiedziała co innego niż nam, czyli tam się na przykład przyznała, a tutaj przed kamerą pali głupa, albo że w ogóle nic nie zeznała i odmawiała odpowiedzi na pytania, bo są też takie myki, dzięki którym można tak zrobić. No i wtedy też, jeżeli się odmówi odpowiedzi na pytanie, no to można powiedzieć zgodnie z prawdą, że ej, nie złożyłam fałszywych zeznań, bo nie złożyłam żadnych. I są w niektórych sprawach takie wydruki z przesłuchiwania świadków w jakichś sprawach albo oskarżonych, gdzie jest szereg pytań i na każde pytanie jest taka odpowiedź zgodnie z moim prawem z artykułu takiego i takiego odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Brrr, kopiuj wklej na każde kolejne. No i z takiego przesłuchania potem nic nie wynika. No i jest jeszcze trzeci wariant. Agata panu prokuratorowi również powiedziała, że ona nie wiedziała o niczym i uważa, że nagrania głosowe przedstawione przez Sylwestra Wardęgę nie są wystarczającym dowodem. Szczerze mówiąc, nie wiem i trochę mnie to nie obchodzi, niech ją tam prokuratura rozlicza z tego, co sobie gada, ale ciekawa jest czemu jej strategia na to. Czemu reklamy muszą zagłuszać streama? Żebyś kupił suba.
tą całą dramę, bo najpierw przez prawie miesiąc zupełnie nic nie wstawiała na swój profil, a aktualnie przyjęła strategię codziennego uploadowania na swój profil roznegliżowanych zdjęć. I jak widać po ilości lajków, zasięgi się zgadzają, followy zapewne rosną i jeszcze przez parę miesięcy Agata poczyta sobie nieprzyjemne komentarze, a finalnie pewnie z całej tej sytuacji wyjdzie bogatsza o kilkaset tysięcy obserwujących. Taka oto smutna rzeczywistość. Smutni musieli... I tak jest, kurwa, za każdym razem. I ja to mówię od początku. Ludzi w internecie się nie da skancelować, jeżeli oni nie chcą być skancelowani. Jeżeli oni sami w sobie się nie poddają, tylko robią dalej to samo, co robili, to kurwa ludzie w końcu zapominają. Cześć. Cześć. Frogos, dzięki za 10. miesiąc. I taka jest nasza smutna rzeczywistość. Albo jeżeli się ich zamknie do więzienia. No chyba, że... Chyba, że... Być też ludzie z mBanku, kiedy zobaczyli reklamę, jaką wykonał dla nich Kuba Wojewódzki, bowiem celebryta popełnił aż dwie istotne wpadki. Pierwsza, jak patrzymy na to zdjęcie, jest dosyć nieoczywista i dotyczy karty kredytowej trzymanej w ręce prowadzącego znanego talk show. Jak podaje profil Niebezpiecznik, takie zakrycie numeru karty kredytowej jest niewystarczające, bo początek numeru karty da się ustalić, ponieważ wynika on ze standardów ISO IEC 78122/ANSI X4.13. No jak ja płacę gdzieś kartą, to na przykład jest informacja, czy zapłaciłeś kartą, o numerach i są pierwsze i ostatnie na przykład cyfry karty, nie? W sensie w potwierdzenie na przykład jak dostaję, to są te pierwsze na przykład i ostatnie cyfry. Więc jak se zasłoni pierwsze, to tak kurwa. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, ale wiem, że oni się na tym znają, więc im ufam. A ludzie w komentarzach zwracają uwagę na to, że niektóre portale pozwalają na płacenie kartą kredytową bez podawania kodu zabezpieczającego CVV. Chociaż wydaje mi się, że mogą to być informacje sprzed kilku lat, bo osobiście nigdy się z tym nie spotkałem. Też się nie uwagę spotkałam. Na tym zdjęciu natomiast przykuwa jeszcze jedna interesująca rzecz, ponieważ jest to reklama mBanku, ale przyjrzyjcie się temu budynkowi po lewej, w tle tego zdjęcia. Tak. O nie. O. No nie. Ale wtopa. Tak, moi drodzy, Jakub Wojewódzki, reklamując mBank, wykonał zdjęcie na tle siedziby PKO Banku Polskiego. Niesamowite to jest. On zrobił to foto i tego nie zauważył. Wysłał to pewnie do agencji, która go obsługuje, i tego nie zauważyli. Takie foty potem idą do agencji, która obsługuje bank, i ona też tego k***a nie zauważyła. I potem często te foty akceptuje jeszcze klient, czyli sam bank, i oni też tego nie zauważyli i to zdjęcie zaakceptowali i puścili w internet. To trochę przypomina sytuację z tweetem Roberta Lewandowskiego, który reklamował Huawei'a, a wstawił tweet, do którego automatycznie mu się dopisało "wysłano z iPhone'a". Kiedyś iPhony dodawały takie rzeczy. Tylko tam to był wypadek przy pracy i ktoś mógł nie wiedzieć. A tutaj to foto przeszło przez sito najprawdopodobniej 3 lub 4 organów, które miały za cel zweryfikować to, co na nim jest. I nie zauważyły wielkiego budynku konkurencyjnego banku w tle. PKO Bank Polski żartobliwie skomentował sytuację na Twitterze, pisząc: jesteśmy bankiem nie tylko wojewódzkim. Feralne zdjęcie zostało już skasowane, a Kuba dodał takie oto instastories na swój profil. Pamiętajcie zasłaniać wszystkie numerki. Wczoraj mBank zadziałał szybko i karta została zastrzeżona błyskawicznie. A ja mogę już korzystać bezpiecznie z wersji mobilnej karty Visa Świat Intensive. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nawet ładnie ograne, chociaż dobrze myślę, że mBank też zadziałał szybko, bo zobaczył komentarze o logotypie PKO w tle i musieli to błyskawicznie kasować. A dla was... Znaczy to... z tym PKO w tle to nie musieliby tego kasować, no bo to jest jakiś tam landscape Warszawy, nie? Że ten budynek tam jest i to mogło po prostu przejść. Gorsze te chyba numery, szczerze powiedziawszy, że... Tak, z AMD też tak mieliśmy, że reklamowałam AMD, a w kompie miałam Intela. Ale to nie była moja wina. Moją zapłatą za kampanię w rozliczeniu miałam dostać jakby kartę. I nie dość, że wysyłali mi kartę przez 3 miesiące, to nie powiem, ale płatność też swoje przeszła za tę kampanię. Także... Ja już wiem, z kim nie będę współpracować. No, procesor, sorry, nie kartę, no, procesor. A jak ci piątek mija? Leniwie dosyć, dosyć leniwie, spokojnie. To będzie przestroga, zobaczcie, że... A z procesora zadowolona? A jaki ja mam teraz procesor? Ten AMD mam. Czy nie? Nie wiem, nie pamiętam.
Ale to jest ten AMD, co oni mi wtedy wysłali, czy to nie jest ten? Nawet zasłaniając część numeru karty kredytowej, może się zdarzyć, że ktoś będzie w stanie odzyskać tą część, którą zasłoniliście, także bardzo, bardzo mocno pilnujcie swoich danych. Ja natomiast ciekaw jestem, jak na dane sprzedażowe pay-per-view Federacji Cloud wpłynie decyzja o zakontraktowaniu Małgorzaty Zwierzyńskiej w internecie szerzej znanej jako Gocha. Z racji, że federacja twarzowana przez Lexi Chaplin pojawiła się na rynku niedługo po zniknięciu Heiliga, wiele osób podświadomie oczekiwało, że Cloud będzie tworem podobnym, przynajmniej jeżeli chodzi o rozmiar Meret, i klasę, którą prezentuje. Co by bowiem o Heiligu nie mówić, był w stanie nawiązać bardzo wyrównaną walkę z Fame'em. Często mówiło się o duopolu w branży i jeżeli chodzi o poziom zestawień, dyskusji na konferencjach i ogólnie rzecz ujmując PR całej gali, to stało na naprawdę niezłym poziomie. I długimi miesiącami było tak, że widownia klasyfikowała Fame i Heilig na jednej półce, a na przykład taki Prime półkę niżej. Dzięki za wsparcie. Czemu Helik został zdjęty, bo nie pamiętam? Za powiązania z Czeczenią. Chyba. I to przez państwo został zablokowany. Z Kadyrowem, tak. A jeszcze niżej mieliśmy takie odpady typu MMA VIP czy jakiś Royal Division. No i słuchajcie, karta walk pierwszego Clouta zapowiadała, że też będą chcieli powalczyć z Fame'em, raczej o to miejsce w górnej półce. Main event Fonfara kontra Najman, Sarara kontra Jay Silva, Haito kontra Bartman, tu jakiś Dominik Pudzianowski, Piotr Pająk, Paulina Hornik. No i okej, gdzieś pomiędzy tym wszystkim była też walka Nikity z Moniką Laskowską, czy Adrian Cios z Magikalem Juniorem, ale to były dwie trochę kontrowersyjne walki z 13. Wygląda jednak na to, że serdeczny zarząd zarządzający Cloutem stwierdził, że trzeba tą federację skierować na nieco inne tory. Zaczęło się od ogłoszenia Laluny, która dowiozła odpowiedni poziom wypowiedzi na konferencjach. Na jednym mam roz, konferencja, czy jesteś, nie wiem gdzie, na policji, czy gdzie, mam wypowiedzieć w moją stronę słowa, które mnie zabolały i rozjebci łeb. Gdzieś w międzyczasie Lexi stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie władować swojego 17-letniego brata do oktagonu. I ostatni vlog pokazujący dzień z zawodnikiem zaczyna się od tego, że Lexi odbiera go ze szkoły. Main event natomiast, czyli taka okazja, żeby zostać twarzą drugiej edycji tej gali, przypadła Denisowi Załęckiemu, o którym 9 miesięcy temu bardzo dobry i bardzo mocny materiał nagrali właściciele kanału Nie Wiem, Ale Się Dowiem. Gdzie w prawie godzinnym materiale zatytułowanym Analiza promocji świata przestępczego i przemocy w polskim internecie bardzo szczegółowo i dobitnie wykazali o nim, dlaczego tego typu osoby nie powinny być promowane nawet w środowisku freakfightów, które naprawdę wiele wybacza. Pan Załęcki zresztą również podczas programów promujących drugą edycję Gali Cloud nie zawodzi. Ciebie! Oj. Widziałam to na Twitterze, powinien dać cały fragment z tym, że nie no, psy to jebać, jebać psy, nieważne czy w mundurze czy nie, psa to zawsze jebać, jebać psy. Nie? Wej, to mój telefon! To, nie? Powodem do takiego zachowania było to, że Denis Labryga zasugerował, że Denis Załęcki podał rękę żandarmowi, no bo Kamil Minda ma być żandarmem, no a żandarmeria, jak wiemy, jest to służba mundurowa, a jak mundurowa, no to mundury noszą też policjanci, a mundurowych i policjantów nienawidzi. Zmieniła się jeszcze mocniej, ponieważ na ostatniej gali została ogłoszona specjalna halloweenowa walka Nikity Magical z Gochą Magical. Mam wrażenie, że to jest jakiś Matrix, ale tak to się wydarzy. Mama Daniela Magicala będzie się tłukła z jego byłą dziewczyną. Komentarze były łatwe do przewidzenia. Bojkotujcie to ścierwo, przekroczyliście granicę, mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. Upadek człowieczeństwa, żenada, jesteście obrzydliwi. W tym oktagonie się może no coś pani Małgorzacie stać, bo ona ma i problemy chyba z wątrobą, ma też jakieś inne problemy z narządami wewnętrznymi, ma bardzo wyniszczony organizm. Mam wrażenie po prostu, że została przekroczona taka kolejna granica. No i pytanie, gdzie to nas wszystkich zaprowadzi? I muszę się tutaj... Po co tyle dymu, Tomek? Co ty narobiłeś? I muszę się tutaj zgodzić ze zdaniem Sylwka. To, co robi Cloud, jest bardzo niebezpieczne, bo wpychanie do klatki osoby, która przez długie lata niszczyła swoje zdrowie, upijając się do nieprzytomności, nie uprawiając sportu i prowadząc bardzo autodestrukcyjny styl życia. Ej, jest jedna rzecz, która mi się wyświetliła na TikToku. Ja nie wiem, czy to jest fake, czy nie,
ale wyświetliła mi się Nikita mówiąca, że Gocha się całowała z Magicalem i że on... To przepis na katastrofę. Czy istnieje szansa, że pani Małgorzata pójdzie się bić i nic jej się nie stanie i wszystko będzie okej? Tak, jest taka szansa. Ale czy istnieje też prawdopodobieństwo, że w tej klatce wydarzy się coś, co wydarzyć się nie powinno i poważnie będzie zagrożone jej zdrowie albo nawet życie? Tak, jak najbardziej. I te szanse w przypadku osoby 50-letniej, która prowadziła się tak, a nie inaczej, są wielokrotnie większe. Zresztą Fame MMA świetnie się o tym przekonało, bo Daniel Magical, 20-kilkuletni, miał w momencie walki z Rafoniksem tak zdemineralizowane kości, że w momencie wyprowadzenia low kicka po prostu złamał sobie nogę. I tak się skończyła jego przygoda w oktagonie, że wynieśli go na noszach. W przypadku Gochy ryzyko wydarzenia się czegoś takiego jest wielokrotnie większe. Wczoraj odbył się jeszcze specjalny program, w którym panie się skonfrontowały, a z gabinetu cieni komentowali też to wszystko Tom i Jerry, czyli po prostu Amadeusz Ferrari i Daniel Magical, ale rozumiem, był to taki myk, żeby Daniel Magical mógł wziąć udział w programie na YouTubie, pomimo iż na YouTubie ma bana. I podczas tego programu pan prowadzący podkreślił, że tutaj lekarze czuwają nad zdrowiem pani Małgorzaty i że zbadali ją i że jest zdrowa i ćwiczy i tutaj tak jak każdy inny zawodnik, no prawda, lekarz musi dopuścić do walki. A na TikToku Gosia Magical Official pojawił się nawet specjalny film z dedykacją dla Sylwestra. Olega, rzucam za chwilę moje badania. Każdemu takie życzę. No i co tutaj widzimy na tych badaniach? Widzimy podstawową morfologię krwi, która no rzeczywiście prezentuje wszystkie wartości w normie. Pod morfologią mamy zbadane jeszcze nerki oraz wątrobę. O zdrowiu nerek mają świadczyć parametry kreatyniny oraz EGFR. A na nerkach trochę się znam, bo akurat mnie kiedyś dializowali. I niżej mamy jeszcze wykonane podstawowe próby wątrobowe. Bardzo fajne badania, tylko każdy rozsądny lekarz wam powie, że one tak naprawdę bardzo niewiele mówią o stanie zdrowia organizmu pani Gosi. Możecie mieć uszkodzone nerki z predyspozycjami do niewydolności i mieć kreatyninę we krwi w normie. To, że przed walką kreatynina jest... Kurwa, kupiłem ten jebany klucz i mam Everest, Rock Simulator, jakieś gówno przeglądarkowe, liczyłem na coś ciutkę lepszego. Oj. A kupiłeś z moim kodem? Tutaj mówimy o sytuacji, w której 50-latka wchodzi do klatki się napierdalać, a nie, że ktoś ma jej wybrać, czy powinna zjeść marchewkę, czy rzodkiewkę na kolację. Także z tą morfologią dla Sylwestra Wardęgi, która ma udowadniać świetny stan zdrowia, to bym tak nie szarżował. W trakcie audycji Daniel Magical pozwolił sobie nawet powiedzieć, że... Dzisiaj miała badania serca, lekarz sam powiedział, też to dzisiaj wrzucimy, serce ma jak 18-latka. Tak, a później przylatuje smok, który rusza twoją matkę. No. Ojej, jakie zestawienie. Także tego. Ani trochę nie podoba mi się kierunek, w którym idzie Cloud i mówię to z żalem, bo ja bym sobie życzył, żeby Cloud sobie radził dobrze i żeby podejmował lepsze decyzje, bo rynek, na którym mamy jednego dużego gracza, który dyktuje warunki i resztę podmiotów, które nie są w stanie doskoczyć do jego poziomu, to nie jest dobry rynek. I dużo bardziej podobał mi się nawet ten duopol w wykonaniu Heiliga i Fame'u, ale przynajmniej była między nimi jakaś konkurencja. A na ten moment Cloud niestety jest na dobrej drodze, żeby znaleźć się w tej samej szufladce co Prime MMA. I prawdą jest to, co powiedział Wardęgi.
Denga, że kolejne decyzje, które podejmują, mogą spowodować, że w końcu zainteresują się tym odpowiednie organy bądź rząd. Mam wrażenie, że niedługo te freak fighty mogą się skończyć. Na pewno będą osoby, które są zadowolone, ale wydaje mi się, że prędzej czy później zwróci to uwagę polskiego rządu, zwróci też uwagę być może YouTube'a. Wydaje mi się, że przyszły rok może być już tym ostatnim. A jak nie daj Bóg, wydarzy się tam w klatce jakaś tragedia i coś się komuś naprawdę stanie, co nie powinno się stać. To przyjdzie jakiś mądry poseł, napisze ustawę, reszta to klepnie i tyle będzie z Freak Fight. To to samo, co mam dzisiaj na sobie. Grompik, to jest bluza z Bloodest. Tu w Polsce. Życzyłbym sobie, żeby tak nie było i żeby ten czarny scenariusz się nie spełnił. Ale jeżeli ludzie zarządzający cloutem dalej będą podejmować takie decyzje, jakie podejmują, to przyszłość może wyglądać różnie. Słuchajcie, jeszcze na koniec szybki update w temacie, bo trochę się wydarzyło przez ostatnie 2-3 godziny. Mianowicie, Super Express wycofał patronat medialny gali Cloud, a ze strony Bookmachera obsługującego federację zniknęła możliwość obstawiania walki Nikity z Gochą. Wiadomości płyną również do pozostałych partnerów Cloud i niektórzy z nich informują już, że interesują się tematem. Ludzie piszą też do radnych miasta Płock, w którym ma się odbyć kolejna edycja i również do Orlenu, który posiada patronat tytularny nad obiektem, w którym Cloud 2 ma już jutro mieć miejsce. Daniel Magical natomiast zupełnie jakby przewidział, co powiem w odcinku, udostępnił USG jamy brzusznej Małgorzaty Zwierzyńskiej, które ma wskazywać na prawidłowy stan zdrowia jej organów wewnętrznych. Wygląda więc na to, że jej stan zdrowia może nie być aż tak zły, jak niektórzy zakładają. Temat zaczyna docierać już do polityków i robić się dosyć głośny, co niestety przybliża nas do wariantów, w którym konsekwencje z tego wszystkiego odczuje cała branża freak fightów. Sprawę będę na pewno dla was śledził i informował o wszystkim na bieżąco, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Ciekawe. Jedną galę udało się zbojkotować, ale to była ta, w którym był jakiś gangster mafiozo brał udział, nie?